Witam, 11 grudnia. Rozpoczynam drugi dzień treningowy. Pierwsza seria. Tradycyjnie. Jednak wyciskanie sztangi w leżeniu to jest ćwiczenie ogólnorozwojowe, bo te przyczepy najszerszego na dole zaczęły mnie boleć po wyciskaniu. Druga seria, 10 kg więcej, czyli 58 kg. Trzecia seria, 5 kg więcej, czyli 63 kg. Muszę sobie rozmasowywać ten odcinek przyczepów. Ostatnia, czwarta seria, 5 kg więcej, czyli jest 68 kg. Thank you.
na ostatnim treningu wycisnąłem, zdaje się, 4 razy, a dzisiaj 6. Koniec wyciskań. Pierwsza seria na barki. Druga seria będzie ze zwiększonym obciążeniem. Ta seria z tym większym obciążeniem, dostosowanym na miarę moich możliwości barkowych. I następna też będzie o kilogram więcej na sztangielce. Druga seria z tym większym obciążeniem, dostosowanym na miarę moich możliwości barkowych. I następna też będzie o kilogram więcej na sztangielce. Trzecia seria. Thank you.
dołożę po pół kilograma. Czwarta seria. Ciężar zwiększony o te pół kilograma, jak mówię. Zrobię jeszcze jedną serię bez nagrywania. Pierwsza seria wyciskania sztangielek na skosie. Druga seria, wyciskanie w uchwycie zbliżonym do wyciskania sztangi. Jak będę tak mocno zaciskać zęby, to mi się wyłamią. Właśnie były tylko te dwie serie, które zostały nagrane. A teraz biceps. Druga seria, zawsze w tych następnych seriach padały mi siły i to znacznie. Zrobię jeszcze jedną serię. Wcześniej zrobiłem tylko zawsze po dwie. Ostatnia, trzecia seria. Tą zrobię podchwytem normalnie w siadzie.
I to jest koniec, zostało wiosłowanie szlangu. Pierwsza seria, tym razem ze 68 kg. Druga będzie z tym samym obciążeniem. Druga seria, tak jak mówiłem, z 67-68 kg mamy. Na sztandze 78 kg i wiosłowanie w węższym uchwycie. I będzie jeszcze jedna seria. No i to jest naprawdę ostatnia seria. Do zobaczenia. Pa, pa.